Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło realizację projektu związanego z rozbudową wałów na Sanie na terenie gminy Gorzyce. Pierwsze łopaty zostały wbite. Przypomnijmy, w czerwcu 2018 roku zakończono zadanie Wisła 1, w ramach którego rozbudowano około 10-kilometrowy odcinek prawego wału Wisły. Z kolei w marcu ubiegłego roku rozpoczęto roboty budowlane polegające na rozbudowie odcinków obwałowań Wisły, Sanu i Łęgu na łącznej długości 16 kilometrów. San 3 to trzecie zadanie inwestycyjne, które polegać będzie na podwyższeniu, poszerzeniu i wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej na lewostronnym obwałowaniu przeciwpowodziowym Sanu na długości prawie 4,5 kilometra. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Gorzyce, dlatego że chodzi o nasze bezpieczeństwo. Gmina Gorzyce została zalana w 2001 roku i 2010 roku podczas właśnie dwóch powodzi. To była powódź, można powiedzieć, stulecia. Gmina w 70% była zniszczona, ogromnie zniszczona. I cieszy to, że w zeszłym roku został zrobiony potężny etap modernizacji wału na Wiśle, że w tym roku będzie 4,5 kilometra wału Sanu. No i zależy nam też na zabezpieczeniu rzeki Łęg, ponieważ w tamtym roku mieliśmy poważne problemy z tą rzeką. W okolicy, w gminie Grębów, w Jamnicy, w miejscowościach leżących tuż obok. Oficjalnemu rozpoczęciu inwestycji San 3 towarzyszyli m.in. Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, posłowie, europosłowie, przedstawiciele gminy Gorzyce i powiatu tarnobrzeskiego. To oni wbili im pierwsze łopaty. My się dopiero jako Wody Polskie rozkręcamy i to jest oczywisty przykład tego, że będziemy prowadzili dalej inwestycje, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o modernizację wałów w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. To jest niewątpliwy priorytet. Ta inwestycja chroniąca, można powiedzieć, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W tej chwili będziemy otwierali inwestycje, wbijali pierwszą łopatę, ale to oczywiście nie jest koniec. Wody Polskie w tym obszarze RZGW mają zaplanowane inwestycje na ponad, no, prawie 200 milionów złotych, jeżeli chodzi o modernizację wałów. Wody Polskie spełniają oczekiwania nałożone przez odpowiednią ustawę na tą firmę. Cieszymy się, że przyszłość jest właśnie taka, iż będzie dużo inwestycji, które wzmocnią bezpieczeństwo zwykłych ludzi, mieszkańców, tych, którzy uprawiają tu ziemię, którzy tu mieszkają, żyją, i to jest najważniejsze. Jestem przekonany, że ta inwestycja, że cały ciąg inwestycyjny, który w tej chwili jest realizowany przy wałach zarówno Wisły, jak i Sanu, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ziem tarnobrzeskich i do takich powodzi jak ta z roku 2010 nie będzie dochodziło. To trzeci etap na rzece San, budowy tych wałów przeciwpowodziowych, ale mam nadzieję, że takich inwestycji będzie dużo więcej na Podkarpaciu, tak żeby nasi mieszkańcy poczuli się i czuli się cały czas bezpiecznie. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ze środków budżetu państwa, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Wartość robót budowlanych na Sanie wynosi ponad 25 milionów złotych, a zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy przez firmę Transpol Lider. Wykonanie zadań Wisła 1, Wisła 2 oraz San 3 zwiększą stopień ochrony przeciwpowodziowej na obszarze prawie 18 tysięcy hektarów zamieszkałych przez ponad 28 tysięcy osób.